Reto to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Jego współprace z artystami takimi jak Quebo na Fide, Białas, Borikson, PZ czy Kizo tylko potwierdzają jego status w hip-hopowym środowisku. Jednak jeszcze kilka lat temu praktycznie nikt nie znał Igora. Dużą popularność zyskał dopiero umieszczając swoje numery na kanale New Bad Label. W nowym odcinku serii Co by było gdyby zastanowimy się, jak potoczyłaby się kariera Igora, gdyby teraz w 2019 roku odszedł z wytwórni i założył własny label. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie, żeby wcisnąć subskrypcję, dzwoneczek i zostawić coś po sobie w komentarzu. Ten kanał zasługuje na większe liczby pod filmikami. Liczę na wasze wsparcie. A teraz zaczynamy moich 5 domysłów na temat tego, co by było, gdyby Reto odszedł z New Bad Label i założył własną wytwórnię. Po pierwsze, raper nadal współpracowałby wydawniczo ze swoją poprzednią wytwórnią. Ten model jest znany w środowisku hip-hopowym. Zazwyczaj raperzy zakładający własne wydawnictwa na początku potrzebują pomocy w ogarnięciu wszystkich formalności i przy pilnowaniu dystrybucji płyt. Kenke, tworząc takie rzeczy label, korzystał z pomocy swojej poprzedniej wytwórni, czyli Prosto, VNM również. Dziś słyszy się, że wytwórnia BDS-a 2115 też będzie współpracować z SBM label, więc całkiem możliwe, że również Reto współpracowałby z NBL. Po drugie, Igor zdobyłby jeszcze większą popularność. W przypadku tworzenia nowej wytwórni można pójść tylko dwiema drogami. Albo jak wspomniany już wcześniej Kenke powiększyć swoje zasięgi, albo tak jak VNM ograniczyć się tylko do oddanych fanów i zadowalać mniejszymi wyświetleniami. Moim zdaniem ta druga opcja nie grozi Igorowi. Przy takiej skali popularności i dużej sympatii w rapowym środowisku artysta ma tylko jedną możliwość. Wziąć wszystko, co pojawia się na jego drodze i stale powiększać skalę oddziaływania własnej muzyki. Po trzecie, być może Reto odkryłby nowe talenty, które mogłyby wydawać pod jego skrzydłami. Jednoosobowe wytwórnie to niezbyt korzystny pomysł. Jeśli już decydować się na tworzenie nowego brandu, to koniecznie z wizją rozwoju w przyszłości. Nowi perspektywiczni zawodnicy to w tym przypadku niezbędny element. Może macie jakieś pomysły, kogo z podziemia mógłby przygarnąć Reto? Dajcie znać w komentarzu. Po czwarte, NBL znacznie straciłoby na swoim znaczeniu. Po odejściu Reto i zapewne odejściu Blachy, tak naprawdę zostałby sam Borikson. Ewentualnie pojawiłby się ktoś z młodych zawodników z Chillwagonu, ale to wcale nie jest takie pewne. Sama marka pewnie z czasem zaczęłaby bardziej kojarzyć się z ciuchami niż z muzyką, a po jakimś czasie umarłaby śmiercią naturalną. Po piąte, Reto zyskałby możliwość sprawdzenia się w nowej roli. Bycie raperem, a zostanie wydawcą, to dwie różne rzeczy. Bez odpowiednich ludzi w otoczeniu rapera cały projekt mógłby okazać się klapą. Miejmy nadzieję, że w całkiem niedługim czasie przekonamy się, na ile te przypuszczenia pokrywały się z tym, co rzeczywiście się wydarzy. Z mojej strony to wszystko w tym temacie. Jeśli macie jakieś swoje przypuszczenia, śmiało piszcie w komentarzu. Jeśli macie temat na odcinek, to też koniecznie mi o tym napiszcie. Dzięki za uwagę, cześć!